To może być ciekawe. Wczoraj fajny był. 2000 który? Trzeci czy czwarty to był? Honorowi patroni to Xinzun, KTOS27, Jan Wolski i Grałem Maćkowski. w RDR 2. Chciałbym dzisiaj poruszyć kwestię, jak sama nazwa mówi, kontrowersyjnych polskich memów. Powiedz mi, czy jest plan jaki? Małe gierki plus challenge w DS2 tamae. Minę tutaj jednak papieża, Testowirona i Smoleńsk, bo na ich temat mówi się w internecie setki razy aż do dziś, już Ej. jest to wystarczająco przemielone. Oczywiście, na pewno będzie tu czegoś brakowało, więc po obejrzeniu zapraszam do sekcji komentarzy, byście dopisali własne propozycje takich memów. Nie. Insanity. Ale po co? Obecnie polskim memem numer jeden jest znany wszystkim Prawda, Nosacz Jolodzi. Sundański. Małpa oprawiona polskimi stereotypowymi tekstami wymyka się konwencji martwego mema, siedząc w mainstreamie od wielu lat, jednak przed Nosaczem mieliśmy pana Andrzeja. Twarz mężczyzny w średnim wieku O, idealnie pamiętam go. wzorowywała stereotypowy wygląd Polaka Janusza, a całość była wpisana w popularny wówczas format wyciętego obrazka na barwnym tle. W tym przypadku była to rzecz jasna flaga Polski. Jednak w odróżnieniu od anonimowej małpy, memiczny pan Andrzej był świadomy bycia bohaterem internetowych żartów i To niezbyt on? mu się to podobało. Janusz Ławrynowicz, bo tak nazywa się w rzeczywistości, był wówczas dzielnicowym w Pasłęku i to ze strony lokalnej Ty, komendy ale pochodzi on się oryginalny zwrot. naprawdę nazywał Janusz, ale porypany, że... Kurde. A pierwszy raz zetknął się ze swoją twarzą na memie, gdy pokazał mu go kolega z pracy. Obrazek podpisany był tekstem "Dom buduje złodziej jebna" i zszokował on aspiranta, który nie znając kultury memów myślał, że jest to bezpośrednio o nim, a przecież ani nie był złodziejem, ani nie budował żadnego domu. Złożono O donos do kur... prokuratury za zniesławienie, ale dochodzenie Donosik odmówiono ze na względu na brak mema. interesu społecznego. Nastolatek, który pierwszy raz stawił tego mema, przyznał, że znalazł to Nie zdjęcie wiem, na czy jest amerykańskim karajopis, internecie ale i nie jest to miał na tak. celu obrazić bezpośrednio pana Janusza, a jego twarz traktował anonimowo jako zdjęcie stereotypowego Polaka w średnim wieku. Mimo że początkowo te memy po prostu mu się nie podobały, tak gdy nabrały na popularności, stając się jednym z wówczas najbardziej znanych w Polsce memów, życie pana Janusza zmieniło się na gorsze. Z Co dotychczas ty szanowanego gadasz? lokalnie dzielnicowego stał się miejscowym pośmiewiskiem ze strony społeczności. Wołano na niego nie Janusz, ale Andrzej od imienia postaci z memu, zaczepiano na wspólne zdjęcie lub autograf i śmiano się z niego podczas interwencji. Spadek zaufania społecznego zaowocował tym, Jak że pan to? Ławrynowicz musiał udać się do psychologa i psychiatry na terapię, miał znaleźć się także w stanie przedzawałowym i według opisu dotąd stronił od pracy za biurkiem, a teraz zaczął się nią ubiegać, aby nie pokazywać się publicznie. Co ciekawe, zapytany Co o to, ty czy domyśla się, kto gadasz? rozpromował te memy, Janusz powiedział, że mogła to być kiedyś bliska jego rodzinie osoba, która zainicjowała obrazki w ramach zemsty, czego dowodem miało być to, że niektóre memy bezpośrednio nawiązywały do sytuacji z jego osobistego życia. Jednak po serii artykułów i reportaży Co na ty temat losów Janusza gadasz? Ławrynowicza, popularność memów z Siadifon. jego twarzą znacznie zmalała, ustępując miejsca Nosaczowi. Porypane to jest. W styczniu 2012 media obiegła informacja o zaginięciu Madzi, półrocznego dziecka porwanego w Sosnowcu. O Cała Polska kurde. poszukiwała niemowlaka, a w sprawę wplątał się także Krzysztof Pamiętam Rutkowski, to. którego działalność zaowocowała nowym rozdziałem historii o małej Madzi. Pierwotnie ogłosił w mediach, że może pójść z porywaczem na... Nie, muszę iść do Egiptu. Coś tu nie gra. Nie no, Egitka. Na układ. Dziecko Egipt zostanie już się tu zwrócone, a on będzie przyszło. bezkarny. Jednak Co 2 ty tu, lutego na jaw co wyszło, ty że tu, Madzia zginęła co z ty rąk tu, co matki w ty wyniku tu? nieszczęśliwego wypadku. Dziecko, według słów Katarzyny Waśniewskiej, miało Co wypaść z jej Egipt? rąk, ponieważ, i to pewnie znacie już z memów, kocyk był za śliski. Porwanie miało zostać przez nią Ty. zmyślone, bo doznała szoku i nie wiedziała, jak się zachować w dramatycznej sytuacji. Już Ej, wtedy... szczerze, ja tą sytuację znam tylko z memów. Poza prawdziwych informacji nie znam z tej sytuacji, rozumiesz? Czy to jest normalne? Czy to jest normalne? Sprawa stała się memiczna, bo mało kto wierzył w taką wersję, co po kilku miesiącach Masz Egitka potwierdzili piłeczkę. śledczy, podając celowe uduszenie dziewczynki jako przyczynę jej zgonu. Katarzyna Waśniewska błyskawicznie z roli pokrzywdzonej matki stała się oprawczynią i to kompletnie bezmyślną, gdyż brylowała wówczas w jednej z najbardziej kontrowersyjnych sesji zdjęciowych, gdy to pojawiła się na łamach SuperEkspresu w stroju kąpielowym. Z kolejnymi dniami odkrywano kolejne informacje o Co? kondycji psychicznej matki Madzi, burzliwej relacji z jej ówczesnym mężem, przed którym uciekła, gdy miała poddać się badaniu wariografem, a potem pracowała w klubie GoGo i uciekła Tak, z te kamory. kochankami na Podlasie, gdzie ukrywała się przed wymiarem sprawiedliwości. Dość ciekawy styl życia jak na osobę, Co w która jest na dupę? świeczniku milionów Polaków oraz machiny prokuratorskie.
Polskiej. Tak oto wybuchła fala kontrowersyjnych memów śmiejących się z całej sytuacji, najczęściej zawierając dowcipy związane ze śliskim kocykiem jako przenosiem na zupełnie realistyczną wymówkę oraz żarty słowne związane z progiem, o który miała uderzyć dziewczynka. Część osób głównie... Cześć, co? Oraz żart... Dlaczego mała Madzia nigdy nie będzie skoczkiem narciarskim, bo nie umie odpowiednio wybić się z progu? Żarty słowne związane z progiem, o który miała uderzyć dziewczynka. Część osób, głównie w starszym wieku, obrażała się z powodu takich memów, bo ich zdaniem nie wypadało śmiać się z takiej tragedii. Filip Heiser to postać kontrowersyjna sama w sobie za sprawą licznych afer, które przykrywał potem jakąś akcją dobroczynną, aby wybielić się w oczach narodu, co zresztą nazywa się Heiserowaniem. Kocyk z manga, no. Jednak w 2017... Czyli ona zrobiła... Czyli ona zrobiła w GTA swoje dziecko, by spełniać pasy i żyć jak nastolatka? Chyba tak, nie wiem, szczerze nie, ja znam tą sprawę tylko z memów, ja nie wiem nawet jak to się skończyło. W roku piłeczka została odbita i to on padł ofiarą kontrowersyjnego mema z Beatą Szydło i podpisem Filip Heiser czekający aż syn zejdzie na obiad. Jeśli chodzi o Beatę Szydło, to z jakiegoś powodu wtedy uznawano, że jest ona niezwykle... Ej, ale podobnie... To jest jakoś przerobione? Ej, Heiser kiedyś chyba starzej wyglądał niż teraz. Czemu? Jakoś nie wiem. Zwykle podobna do celebryty, więc podpisywane jest zdjęcia właśnie jako Filipa Heisera, ale to nie z tego powodu wybucha kontrowersja, a z tekstu dołączonego do zdjęcia. Otóż syn Filipa Heisera zmarł 2 lata wcześniej w wypadku samochodowym. Filipa tak mocno to zdenerwowało, że w bardzo ostrych... Z góry dziękuję za dane personalne oraz teleadresowe gnoja, który odpowiada za tego mema. Z wielką przyjemnością odwiedzę go w domu, a szczegółową relację z wyjdzie zamieszczę na FB. Zapraszam na priv. Wystarczy tylko co? Ty, to jest prawdziwe? Taki awatar by miał? Typu donosik? To jest hafek. W tych słowach cisnął autora mema na swoim Facebooku, a kilka godzin później udostępnił jego prywatny profil. Ej, to jest prawdziwe tu, Korwin? Poznajcie autora tego obrzydliwego mema. Panie i panowie, przedstawiam to bydle i czekam na dokładny adres. Edit, już mam, rodzice będą dumni, szczególnie mama. Co ty gadasz? Chłopa znalazł po IP, bo mema zrobił. To jest legenda. Profil z danymi osobowymi oraz zdjęciami. Jednak jak się okazało, był to niepewny trop, gdyż według fanpage'a Satyra Polityczna, czyli tego, na którym Heiser znalazł mema, po pierwsze mężczyzna z profilu udostępnionego przez Filipa nie miał nic wspólnego z fanpage'em, po drugie nie jest to ich autorski mem, a przeklony obrazek z innej strony, po trzecie od dawna wisiał on także na pudelku, czyli śmieciowej stronie o ploteczkach, do której z jakiegoś powodu Heiser się nie spiął, a po czwarte intencją fanpage'a było nie ciśnięcie beki ze śmierci syna, a nawiązanie do podobieństwa wizerunku Beaty Szydło. Ogółem Filipowi włączył się tak mocny tryb działania, że dla... Witam, faktycznie ujawnienie danych jednego, dwóch, trzech chwastów niewiele zmienia. Uruchamia popsute głowy kolejnych dzieci niekochanych przez rodziców. Nagle okazuje się, jak wielka jest skala debilizmu hodowanego po lekcjach w gimnazjum na zamkniętych grupach FB. Czy nawołuje do linczu? Nie. Wyrażam naturalny gniew człowieka, przede wszystkim rodzica. Dobra, dobra, dobra. Ty no, nieźle tam leciał Heiser kiedyś. Dla wielu osób stało się to przesadą i zaczęli podejrzewać go o nawoływanie do linczu, na co Heiser nazwał ich dziećmi niekochanymi przez rodziców, gnojami pochowanymi w piwnicach, a jego zachowanie nie linczem, a naturalnym gniewem człowieka i rodzica. To nie była pierwsza akcja, w której syn Zygmunta udostępnił dane osobowe, jak on określał, hejterów, co raz zresztą zakończyło się... Filip Heiser został pobity przez fanów. Cześć. Hejter Filipa Heisera został pobity przez fanów. Reakcja dziennikarza? Nie wstydzę się tego. Okej, okay. Czyli nasłał swoje jednostki na przeciwnika. ...się pobiciem osoby z udostępnionego profilu. Niska sympatia internautów do Heisera spowodowała, że o ile Jak tam? Normalnie pewnie opowiedziano by się za straumatyzowany śmiercią dziecka rodzicem. Tak tutaj większość broniła fanpage'a i jechała po Heiserze za hipokryzję, że jak on wyśmiewa, to jest spoko i co najwyżej wysmaruje się jakieś przeprosiny i zrzutkę, a gdy wyśmiewa się jego, to tak już nie wolno.
Ty no, porypany ten Kaiser. Para dokumentów Porypane o okresie, dramy. gdy były w Polsce nowością, stały się niezwykle popularne i memiczne ze O, względu na pamiętam kinczowaturę to. aktorską, idiotyczną fabułę i mniej lub bardziej intencjonalnie absurdalne sceny. Najpopularniejszym memem z para dokumentów obok Dariusza w wannie był mięsny jeż, czyli talerz wędlin ułożony w formie jeża przez otyłą dziewczynę głównego bohatera. Więc ty Zabawna jesz, scena więc ty zyskała jesz. eksplozję popularności dzięki piosence Klejnotów o mięsnym jeżu, która, warto to podkreślić, nie zawierała żadnych obraźliwych słów w kierunku serialowego Henia i była mu wręcz przyjazna. Nikomu ten mem nie przeszkadzał aż do 2020 roku, gdy na jaw wyszła informacja, że bohater mięsnego jeża odebrał sobie życie. Nie miało to jednak miejsca w 2020, a już w 2014, tylko po prostu Co? informacja wypłynęła z wieloletnim opóźnieniem, więc śmierć miała miejsce 2 lata po emisji odcinka. I tutaj dochodzimy do kontrowersji, ponieważ według wielu Co? portali powodem odebrania sobie życia miała być głęboka depresja spowodowana wyśmiewaniem go w internecie oraz w realnym życiu, a także problem z udźwignięciem ciężaru sławy. Chociaż to wcale nie jest takie oczywiste, O bo te wszystkie kurde, doniesienia co nie mają jest? oficjalnego stanowiska rodziny zmarłego, więc cała kontrowersja wywołana przez tego mema może być sprawką zwykłej legendy miejskiej. No bo tak, Henio i Beatka mieli swoje 5 minut, udzielali wywiadu, w którym mówili, że ludzie owszem, zaczepiają ich na ulicy, ale w pozytywnym sensie, a potem o Piotrze Wańko zrobiło się cicho. Istnieje więc duża szansa, że wcale to nie mięsny jeż był powodem śmierci, ale wiadomo, że taki tytuł lepiej się klika, więc szmatławce kopiowały info z Czyli wiadomego źródła. oszukali? Jeśli jednak jest inaczej i masz dowody, że tak jest, to proszę o sprostowanie w Nie wiem, co to komentarzu. jest, Quinto. Chłopacy do wzięcia. O! To już jest stary jak świat. Siema, ziom. Grażyna Żarko, katolicki głos w internecie. Oprócz mięsnego jeża, 2012 należał także do Grażyny Żarko. Była to postać odwzorowująca stereotypową moherową babcię z Radia Maryja, która była nauczycielką Precz z polskiego i Tuskiem. przypominać może panią frau z Władców Much. Amatorskie filmiki nagrane z przesadnie bliskim ujęciem twarzy szybko stały się internetowym wiralem, a zdjęcia Grażyny były celem obraźliwych memów. No bo w końcu zasłużona była krytyka starej baby poniżającej swoich uczniów, plującej jadem na cały świat i fanatycznie religijnej, prawda? Internauci ochoczo tworzyli kolejne przeróbki z Grażyną Żarko, nagrywali swoje filmiki, w których opisywali, co z nią by zrobili, gdyby spotkali ją na ulicy. I wydawałoby się, że dzisiaj Ty będziemy to mieli Royo chyba grał. W których opisywali, co z nią by zrobili, gdyby spotkali ją na ulicy. Ty to Royo! Tu jest Royo! Royo ją bije! I wydawałoby się, że dzisiaj będziemy ją wspominali jako kontrowersyjną kobietę wysuwającą na YouTubie swoje dziwne poglądy. Styl wypowiedzi i filmów przypominał mi trochę produkcję Elżbiety Gaz, starszej kobiety promującej specyficzny ruch religijny nazywany potocznie sektą Zopola, która wraz ze swoimi towarzyszami stała się bardzo popularnym memem tak mniej więcej w 2010, głównie za sprawą wielkiego miksu YouTuba. Jednak obie kobiety różniło to, Nie że o ile znam Elżbieta jej. Gaz bierze swoje poglądy na serio, tak Grażyna Żarko była aktorką na Pozdrawiciel Egzorcysta Elżbieta Gaz z Opola. Profesjonalny gabinet medycyny alternatywnej. Jestem uzdrowicielem, jasnowidzem, egzorcystą, doradcą życiowym. Pomagam ludziom przywróceniu wewnętrznej harmonii. Okej. Okay. Moja działalność obejmuje uzdrawianie, egzorcyzmy, szkolenia i warsztaty. Szkoła rozwoju duchowego. Czyli to tacy magowie wody. Tutaj po tym oceniam. IRL. Potrzeby prowokacyjnego projektu internetowego. Projekt ten upadł po zaledwie 2 miesiącach, ponieważ owszem, autorzy spodziewali się hejtu w komentarzach i fali memów, o czym uprzedzono Annę Lisak, bo tak się ona w no, rzeczywistości nazywa, ale nie mieli oni pojęcia, że skala ataków na Grażynę Żarko przybierze aż tak intensywny wymiar. Twórcy wypuścili dokument pokazujący przebieg ich projektu oraz reakcję, jakie on spowodował, zmieniając oblicze Grażyny Żarko i wpędzając w wyrzuty sumienia tysiące nienawidzących jej osób. Osoby odpowiedzialne za projekt miały już wcześniej doświadczenie z takimi przedsięwzięciami, bo to właśnie oni odpowiedzialni byli za kreację Barbary Kwarc, rówieśniczki Grażyny będącej jej kompletnym przeciwieństwem, jako ta wyluzowana babcia, która nie daje sobie Też kasza pamiętam. Dmuchać. Zresztą Baśka i Grażyna nagrały o sobie odcinki, gdzie nie szczędzą sobie słów, więc te uniwersa się ze tak, sobą linear, łączyły. To no. Obecnie pewnie szybko byśmy na się połapali się chodzę. Do trolling, ale w 2012 ludzie brali zdecydowanie bardziej na serio wszelkie internetowe treści. Zaraz po wypuszczeniu dokumentów w sprawę wplątał się Krzysztof Gonciarz, O, to Gonciarz, co? O kurde.
organizując zbiórkę na wakacje Bestia dla Grażyny Żarko i po zebraniu kwoty stawiono na jej kanał film z podziękowaniami, kończąc tym samym jego działalność. O aha, czyli był happy ending. Nie wiadomo poza faktem, że spotkał ją nieszczęście z powodu amputacji obu nóg przez rozwój stopy cukrzycowej. W celu pomocy aktorce stworzono zrzutkę i nie tylko udało się zebrać pełną kwotę, ale także ending. Znacznie ją przebić. Siema Czarek, dzięki. Znaczy się... Afera zbożowa to najbardziej znana afera. Nie wiem za co ja ci dziękuję, ale witam. Może sugerować, że nie będzie to standardowa sprawa czarnego humoru. Warto najpierw wiedzieć, że na tym specyficznym portalu administracja nie jest zbyt lubiana. Ej, miałem takie słuchawki. Wprowadza cenzurę wypowiedzi, jest stronnicza. Kiedyś takie słuchawki to wszędzie były, nie? Ej, istnieją jeszcze takie słuchawki, że takie te i tu takie cieniutkie warstwy tego gówna. One zawsze w uszy bolały. Autora, ma o sobie wysokie mniemanie i psuje portal gniotły decyzjami. Uszy. Jedną z najbardziej nielubianych administratorów jest Elfik32 i gdy wykopowicze odkryli jej nagłą sesję zdjęciową na polu zboża, to zaczęli udostępniać na portalu jej zdjęcia. Witam, taka senpai. Sława wyraźnie nie podobała się administratorce, więc każdy post zawierający zdjęcia Elfika lub linkujący do jej starych kontrowersyjnych komentarzy był usuwany, a jego autor karany banem. Spowodowało to efekt Streisand, zjawisko nawiązującego do amerykańskiej celebrytki, która za misję postawiała sobie wykasowanie z internetu lotniczego zdjęcia jej posiadłości, na co internauci reagowali wzmożonym udostępnianiem tej fotografii. Tak było i w tym przypadku, gdyby sprawę zignorowano, fajna to najpewniej chata by szybko ucichła, a tak próby uciszania użytkowników przyniosły aferę zbożową. Żeby zrozumieć jej działanie, należy poznać mechanizmy wykopu. Tak jak w przypadku strony Elfatory, gdzie najbardziej pulsowane obrazki trafiają. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić! Tak, tak mi się Renamon zawsze, no. Dał na Golibordę 5 zł, zagraj w Voices of the Void, update był wersja nowa, mapa i itemy są. Zagram za rok albo coś takiego, bo co patrz grać w grę, która jest na 100 godzin, to nie wydaje mi się dobry pomysł. Pełna stronę główną, tak tutaj ten sam system przeniesiono na publikację linków do informacji, które użytkownicy zechcą wykopać. Trollowanie wykopu zaowocowało całą główną stroną zalaną wszystkimi informacjami nawiązującymi do zboża. Wszędzie były ceny skupu, poradniki rolnicze i wszystko co tylko było w jakikolwiek sposób związane nie, z rośliną. Nie, teraz, nie teraz. I tak oto od ponad 10 lat zboże istnieje w wykopowym folklorze jako mem prowokujący adminów, który powraca przy kolejnych dramach związanych z działaniami administracji. Nie wiem o co tu chodzi, ale ok. Lewandowski? Ostatnio Robert Lewandowski nie przeżywa w internecie swojego najlepszego czasu. Jeszcze kilka lat temu, czyli jak pojawiały się z nim jakieś memy, to raczej pozytywne, a obecnie memiczność Lewego opiera się głównie na jego żonie, która według memów ma go zdradzać z hiszpańskimi tancerzami. My jednak nie o tym, a o serii memów z jego świątek, w których jest ona przedstawiona jako największa antagonistka Lewego, ponieważ ta, jak to określają memy, gówniara z paletką z racji na jej duże sukcesy połączone ze spadkiem formy Roberta, wypycha go z roli najlepszego polskiego sportowca. I teraz pytanie za 100 punktów. Co kontrowersyjnego jest w tym memie. Może dla was nic, ale... Teraz to już przesadziła Bambin... Co? Bambin Ktoniara. Lej Olisandre. Ty, to serio Lewandowski? Pije z jakimś mu... tym... mu... z jakimś murarzem? Z Afryki? W sensie tym... Ale dla prawników Lewego bardzo dużo, bo wysłali do administratora Quake'a pismo z żądaniem sprostowania błędnej informacji. Otóż Robert Lewandowski w rzeczywistości nie został wyrzucony z roli twarzy na polu. Ale dziwnie wygląda Lewandowski, ty jak awatar AI, ten od Samsunga kiedyś. Tylko, że od Nike. Co to w dupę jest? On serio tak wygląda? Na rzecz Iggy Świątek, a jego kontrakt terminowo dobiegł końca i dopiero po jego upływie pojawia się na nim nasza tenisistka. Tak, w 2023 na Quake'u będącym cieniem swojej popularności sprzed 10 lat, który znany jest ze wstawiania memów, których raczej nikt nie traktuje jako 100% wiarygodne źródło informacji. Quake wystosował wówczas swoje przeprosiny, jednak co ciekawe obecnie pod linkiem do nich prowadzącym brakuje obrazka z tekstem oświadczenia i nie jest to błąd przeglądarki, bo inne obrazki działają normalnie. Takimi działaniami... Czekaj, ale co to jest? W odpowiedzi na pismo od prawnika Roberta chcielibyśmy sprostować się zgodną z prawdą informacją zawartą w memach? Aha, o zerwaniu współpracy. I serio? Ty. Z tekstem oświadczenia i nie jest to błąd przeglądarki, bo inne obrazki działają normalnie. Takimi działaniami Robercik odniósł efekt odwrotny od zamierzonego, bo powiedzmy sobie szczerze. Kto w ogóle pamiętałby następnego dnia jakimś losowym memie z jego świątek na Quake'u? A tak całe środowisko kibiców, dziennikarzy oraz randomów nie mających nawet pojęcia o zmianie twarzy Oshi zaczęło cisnąć bekę z urazy majestatu Lewandowskiego. Warto zwrócić uwagę, że pierwotna informacja wyszła ze strony wirtualnych mediów, czyli portalu ogólnie uważanego za wiarygodne źródło informacji i tam także prawnik się zwrócił z Lewandowskim. To nie byłem, a prawda, byłem tam.
Byłem tym akordeonem trzymanym. Ale co ty piszesz? Ty nie ogarniam. Myślałem, że Lewandowski ma wypieprzone na wszystko. On się tak przejął, że mordę mu usunęli z picia? Z żądaniem sprostowania, czego portal dokonał. I o ile to jeszcze można jakoś zrozumieć, bo źle dla marketingowego wizerunku może wyglądać wiadomość o wypowiedzeniu współpracy na branżowym portalu, tak śmieszne jest sprostowanie obrazka ze strony kojarzonej z memami. Ronaldo rozpłakał się po nietrafionym karnym, tymczasem polski piłkarz po kolejnym przegranym euro. Ile gimbusów, którego nie wstawi nawet admin, a jakiś losowy użytkownik wyplusowany na główną przez społeczność Quake'a. Jak już przy tym jesteśmy, to zahaczmy o braci Golet, żeby nie robić osobnego tematu do bardzo podobnej sprawy. Z nimi też kiedyś była spora afera, gdy ich dział prywatny straszył sądem za... Tego agencja zgłosiła? Ale to krytyjskie strasznie. Piosenki ściernisko, zdarcie mordę. Serio? Oni to też zgłosili? Piotr o, Maciek. Sven to aktor znany głównie z występów w telenoweli Klan. Jaki Piotr? Co istotne dla kwestii memów, jest on osobą z zespołem Downa, odgrywając jednocześnie właśnie osobę z tą przypadłością. I tak, ja wiem, że oficjalna narracja jest taka, że to wielka szansa dla osób z niepełnosprawnościami, że jest to pokazanie, że ludzie z Downem też mogą pełnić równorzędne role w społeczeństwie. Są dobry aktor. Specyfikę takich osób pełni tym samym rolę edukacyjną, zwiększając świadomość społeczną. Tylko, że o ile taką narrację mogły przyjmować starsze wiekiem osoby, tak dla dzieciaków i nastolatków postać Maćka z Klanu była obiektem ciśnięcia beki z jego nieporadności, specyficznych zachowań i stylu wysławiania się. Ogółem w latach 2000 panowała wśród dzieciaków powszechna moda na wyzywanie się od Downów. Nie wiem, czy nadal tak jest, jak ktoś ma młodsze rodzeństwo albo własne dzieci, to może dać znać w komentarzu. Dodatkowo może i twórcy kiedyś mieli zachętne intencje, no. Kiedyś ale jednocześnie tak rozpisywali Maćkowi tak głupie sceny, że trudno się było przy nich nie śmiać, a niektóre z nich były wręcz upokarzające. Z tego powodu Piotr Sven stał się bardzo popularnym memem, do którego załączono żarty związane ze zespołem Downa, a kompilacje najgłupszych scen z jego udziałem biły rekordy popularności. Zdecydowanie memem numer jeden, jeśli chodzi o Maćka z Klanu, była scena, w której upił się w wannie jednym piwem, co potem ochoczo wykorzystywano do przyrody, jak na Biedronki z Iwoną. Co się stało? Piwo w Biedrońce potaniało. Piwo jasne, mocne, Bartek. Przy zakupie jednej puszki dostaniesz drugą gratis. Piwo nie zawiera żadnych składników odżywczych, ale za to jest mocne. Ej, 2,15 drogo czy tanio? Maćka z Klanu. Najlepiej spożyć w wannie przed 20. A przede wszystkim do stworzenia słynnego remiksu pod tytułem Co się stało? Jak Sven przyznawał, zdarzało mu się, że ludzie na ulicy śmiali się z niego lub go wyzywali, a weźmy pod uwagę, że mając zespół Downa, mógł być nie do końca świadomy, o co właściwie chodzi i dlaczego jego rola w serialu jest tak źle postrzegana. Mimo że Sven wiedział, że w Klanie jest aktorem, to i tak świat filmowy mieszał mu się z rzeczywistością. O, Rysiek. Lepszym przykładem Rysiek dead. Za kulisy, że serialowy Maciek faktycznie myślał, że Rysiek ma umrzeć i potrzebne były konsultacje z psychologiem oraz spotkanie z twórcą roli to Rysiek, prawda, z Piotrem Cyrwusem, by chłopak uwierzył, że zmarł tylko Rysiek, a nie aktor go odgrywający. Przewinęły się też informacje, że miał robić jakieś awantury, gdy jego serialowa dziewczyna Martynka, także mająca zespół Downa, wdała się w romans z inną osobą. Najbardziej tutaj kojarzy film dokumentalny pod tytułem Podwójne życie Piotra S., w którym pokazano sporo takich przykładów mieszania się dwóch rzeczywistości u niego, co przyswarza zarówno Swendowi, jak i jego otoczeniu. Czyli czemu? I to jest problem, że to było na TVP, a nie TVN-ie, bo TVN albo Polsat zrobiliby z tego Truman Show o Maćku z Klanu. Człowieku, do dziś by to jeszcze leciało pewnie i zmarnowany potencjał. Wielu problemów i podniosło komentarze o tym, czy aby na pewno dobrym pomysłem jest jego przygoda z Klanem. Z tych powodów memy z Maćkiem można uznać za kontrowersyjne, bo nie jest to śmianie się z głupiej roli Downa zmarnowany na potrzeby serialu, bo za Maćkiem stoi osoba realnie cierpiąca na tę przypadłość i wszelkie akty ciśnięcia z niego beki może brać do siebie bardzo personalnie. Albo w ogóle, to jest RNG. Oh. Michał Karmowski... Boże, pamiętam memy, jak oni pisali, bo pod tymi postami. O Jezu, ciekawe, co teraz się tam dzieje. Ej, kiedyś o Jaglaku tyle memów było. Jeden z najbardziej popularnych kulturystów w polskim internecie za sprawą memów związanych z Kaszą Jaglaną, o której nieustannie wspomina w swoich postach, dorabiając się tym samym pseudonimu Jaglak. O ile nie ma on żadnych problemów z tymi memami i nawet czasami sami udostępnia, twierdząc, że taki rodzaj popularności bardzo mu się podoba, tak na fanpage'u pod tytułem Jaglak często pojawiały się przekraczające granice dobrego smaku. Niejednokrotnie Karmowski był na nich zwyczajnie obrażany wraz ze swoją rodziną, przede wszystkim córką Amelką, która była częścią memicznego uniwersum Jaglaka. Właśnie Amelka idzie... do szkoły, na dyskotekę. Gdyż często nie wspominał swoich vlogach.
Jak to mówią w kiepskich pałkach... To już nie jest hejt, tylko prawdziwe kur... Nie można nie lubić się szanować, opluwać, ale mieszanie do tego mojej rodziny to przekroczenie granicy. ...się przegła, gdy na wspomnianej stronie pojawił się mem używający zdjęcia przedstawiającego Paragon Ropwie dziecięcą, podpisując fotografię jako Amelkę zabawiającą się z ojcem, bo dziewczynka krzywdzona na zdjęciu miała być podobna. Dla Jaglaka była to zdecydowanie przesada, bo nie dość, że nazwano go publicznie Melifod, to jeszcze wplątano w tę sprawę jego własną córkę, narażając ją na szykany ze strony znajomych. Karmowski jednak nie zareagował jak typowy łysy karg, waląc nastolatka. Ja pierdzielę, co to jest? Nie no, bo to... Na łeb, nie pozwał go... Dobra, się... typ, co robił ten film, ma przepieprzony u Reglaka. ...na wielkie pieniądze, by się dorobić na tej sprawie. Zamiast tego na jego kanale pojawił się film. O, pamiętam! ...nazywa się autor fanpage'a. W krótkim filmiku Jaglak krytykuje zachowanie chłopaka, opowiada o procesie poszukiwania autora memów i ogłasza, że za karę nastolatek będzie musiał odrabiać prace społeczne w hospicjum oraz pomagać w warsztacie ojca. Według Karmowskiego odszkodowanie nie byłoby żadną karą, bo koszta ponieśliby rodzice, którzy nie mieli świadomości, co ich syn robi w sieci. To, trzeba przyznać, że Maxowi wystawionemu na publiczny wstyd wyjątkowo się upiekło mimo wszystko, bo gdyby sprawa wjechała do sądu, to chłopakowi nie tylko oberwałby się za zniesławienie, ale także za posiadanie nielegalnych treści, bo skoro wstawił tego mema, to najpierw musiał odnaleźć takie zdjęcia, a następnie pobrać je na komputer, wchodząc tym samym w rolę posiadacza. O, farta miał Jaglaka. Gdyby dresem z siłowni, to Maksymilian z dużą szansą mógłby do końca życia jeść obiady przez słomkę. Farta miał farta. Lipinki Łużyckie, Łączna 43. Tutaj jak się wjeżdża koło poczty, objazd tutaj. Któż nie zna tego adresu z małej lubuskiej wsi, w której wiele lat temu staruszka wykonała słynny telefon na policję w sprawie płonącej styrty. Kilkanaście lat temu hitem YouTube'a były śmieszne rozmowy telefoniczne i choć zazwyczaj były to fejki oskryptowane po obu stronach słuchawki, tak w tym przypadku była to autentyczna rozmowa udostępniona najprawdopodobniej przez policjanta odbierającego telefon i chociaż rozmowa zabawna tak rodzinie Jadwigi Hymel, jak i jej samej, taka sława nie przypadła do gustu. W obszernym artykule na stronie Gazety Lubuskiej możemy poznać genezę płonącej styrty. Otóż 85-letnia pani Jadwiga zajmowała się rolnictwem przez całe życie i płonący stos siana był dla niej dużą stratą, a powodem zapłonu był lokalny piroman, który już nieraz zasunął w okolicy Lipinek z podpalania różnych rzeczy. Zabawne dialogi w rozmowie spowodowane były problemami ze słuchem ciężko chorej staruszki, która oprócz tego z powodu szoku wywołanego pożarem dostała leki uspokajające, co podbiło efekt jej nieskładnych wypowiedzi. Jak ja? Rodzinie nie podobał się fakt, że do nagrania często załączano zdjęcia babuszek z petem w ustach i butelką wody, sugerujące, że tak wygląda Jadwiga Hymel, a na Łączną 43 zaczęły masowo przychodzić pocztówki z treścią nawiązującą do płonącej styrty. Początkowo babuszka nie zdawała sobie sprawy ze swojej sławy, ale gdy dowiedziała się o wydarzeniu, to było jej bardzo przykro i czuła się ośmieszona. Dochodziło nawet do tego, że w środku nocy pod dom podjeżdżał wóz strażacki na sygnale, bo ludzie dla beki zgłaszali fałszywe podpalenie. Rodzina, szukając sprawiedliwości, udała się na policję, żądając wyjaśnień i wyciągnięcia konsekwencji od osoby, która udostępniła nagranie, na co policja stwierdziła, to nie my, ktoś to nam wykradł. W takim razie, co to za policja, z której można sobie wyciągnąć nagrania rozmów z numeru alarmowego, gdzie podawane są dane osobowe i adres? Pierwsze zgłoszenie na prokuraturę zostało umorzone, ale pani Jadwiga nie dała za wygraną, zgłaszając sprawę po raz drugi, tym razem kończąc ją na sali sądowej z wyrokiem nakazującym przeprosiny ze strony komendanta na łamach lokalnych gazet, a po apelacji dołożono także karę 60 tysięcy złotych odszkodowania oraz nakaz usunięcia nagrania z sieci. Ta ostatnia kara jest akurat w przypadku memów wyłącznie iluzją, bo wiadomo, że zapis rozmowy na pewno może znaleźć za sprawą setek reuploadów. Konkretnego policjanta, czyli taka współpraca wyszła. Nigdy jednak nie ustalono. Z policją. Ma jednak także swoją pozytywną konsekwencję. OSP w Lipinkach Łużyckich zyskało sławę jako bohaterzy gaszący styrtę i gdy strażacy prosili Ministerstwo Obrony Narodowej o przydział wojskowej kuchni polowej, to z biura ministerstwa wykonano telefon z pytaniem, czy to ci od nagrania ze styrtą i nie dość, że otrzymali kuchnię polową, to dorzucono im jeszcze gratis beczki na wodę. Natomiast w 2020 zepsuł się wóz strażacki, który ja 5 lat wcześniej chciał gasić słynną styrtę, udostępniono w internecie zbiórkę na jego naprawę. 60 z podatków? No tak, i ten mem. Tomasz Mackiewicz to polski himalaista zmarły w wszyscy się na niego złożyliśmy. Wyprawę na górę Nanga Parbat. Jego śmierć stała się obiektem czarnego humoru i licznych memów nawiązujących do zamarzania, które niezbyt podobały się jego bliskim. Największym zasięgiem odznaczył się mem stawiony przez Piotra Kozerskiego, którego możecie znać jako Kozę, dawnego współprowadzącego kanału Pyta.pl, który charakteryzował się ofensywnym stylem rozmowy i niewybrednymi żartami. Wstawił on zdjęcie Mackiewicza oprawionego logiem Hortexu, firmy znanej z produkcji mrożonych warzyw, z podpisem Mrożonka Himalajska. Dodatkowo w opisie zaznaczył, żeby nie było, niedobrze, że zdechł, ale na własne życzenie, więc można.
na zarzut odpowiedział, że o Tomeczku nikt nie słyszał, gdy wyprawy mu się udawały. I dopiero gdy zmarł, to wszyscy nad nim płaczą, przez co z byłego heroinisty stał się bohaterem narodowym, a jego mem miał być prowokacyjną reakcją wobec ludzi komentujących pod filmami z wypadków samochodowych, że dobrze tak kierowcy za jego głupotę. Koza wskazywał także, że jakoś memy ze Smoleńska i inne tego typu nikogo nie ruszają, więc w czym jego mem jest gorszy od reszty czarnego humoru? Twierdził także, że mem nie jest jego autorstwa i on go tylko udostępnił. Mem jednak został skasowany z powodu roszczeń od firmy Hortex, niezadowolony z takiego wykorzystywania ich logotypu. Ale post na fanpage'u Hortexa tylko sprowokował fanów czarnego humoru do zalewania sekcji komentarzy innymi memami na temat śmierci Mackiewicza. I w ten sposób dotarliśmy do końca podsumowania kontrowersyjnych polskich memów. Rzecz jasna, nie są to wszystkie takie przypadki, więc sekcja komentarzy czeka na wasze dodatki. Zachęcam do subskrybowania kanału i jego wspierania, by uzyskać wcześniejszy dostęp do nowych... Fajny film. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę...